Cześć, jest ostatni dzień stycznia, więc gramy w finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku jest to finał z głową. Po pierwsze dlatego, że gramy dla dziecięcych oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy, a po drugie dlatego, że musimy mieć głowę na karku w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju. W związku właśnie też z tą sytuacją nie będzie wydarzeń towarzyszących, wydarzeń artystycznych, wydarzeń sportowych w tym roku w sztabie w Zaniemyślu, ale pomyśleliśmy sobie, że fajnie będzie, jeżeli dołączycie do nas, do sztabu właśnie w ten sposób. Zobaczycie, jak wygląda praca sztabu od środka. Jest parę minut przed 7:30 pojawią się pierwsi wolontariusze, którzy będą w tym roku kwestować na ulicach Zaniemyśla i poza jego granicami. Maseczki, mamy rękawiczki, będziemy też mierzyć temperaturę. Jest Ola, która się będzie tym zajmować. Teraz pojawią się pierwsi wolontariusze. Jesteśmy zwarci i gotowi. Puszki znikają w ekspresowym tempie. Dzieciaki teraz wycinają sobie serduszka i za chwilę ruszają kwestować na ulicach gminy Zaniemyśl. Cześć, udało mi się złapać wolontariuszy na ulicach Zaniemyśla. Zobaczcie, jest ich cała gromada. Pomachajcie pięknie do kamery. Jest zimno, myślę, że jest minus 2, minus 3 stopnie, ale walczą dzielnie. Powiedzcie, jak tam wrażenia? Jest dobrze? Tak. Tak? Ludzie wam rzucają pieniążki? Tak. No to dobrze. Pamiętacie o zasadach? Pamiętacie, macie wszyscy maseczki. Świetnie. Do której dzisiaj walczycie? Do 12:30. Dobrze, świetnie. To w takim razie życzę wam powodzenia i do zobaczenia. Cześć. Cześć, udało mi się złapać kolejnych wolontariuszy. Tym razem na ulicy Raczyńskiego. Są z nami dwie dziewczyny. Jak tam, powiedzcie, jak dzisiaj idzie? Jest ciężko? Ciężko, bo zimno. Zimno. I no. Mało ludzi. Mało ludzi. Mało ludzi jest, tak. A ludzie są chętni, żeby dorzucić się do tej akcji? Tak, są chętni. Zatrzymują się na ulicach, zatrzymują samochody, z kościołów tam wychodzą. Dobrze. A czy oprócz dzielenia się pieniędzmi dzielą się też uśmiechem? Tak, oczywiście. Czyli przyjemnie przyjmują tą akcję. Tak. No to świetnie. Do której dzisiaj zbieracie pieniądze? Do 12:30. Do 12:30. No to co? To życzymy przyjemności i grania z radością. No, dziękujemy bardzo. Mamy kolejną ekipę wolontariuszy, którzy kwestią na ulicach Zaniemyśla. Są z nami sześć dziewczyn nas. Zobaczcie, są dziewczyny. Dziewczyny, który raz już kwestujecie, powiedzcie? Jakoś około 5 lat. Czyli piątą edycję mamy w tym roku. Jak jest w tym roku w porównaniu do poprzednich lat? Nadal fajnie, jak zawsze. Jest nadal fajnie. Jak długo planujecie kwestować dzisiaj? Jeszcze godzinkę. Jeszcze godzinkę? A w ogóle z orkiestrą jak długo macie zamiar grać? Jak do końca świata, tak? Tak. Dobra. Czy towarzyszy wam uśmiech w takim razie? Tak, oczywiście. No dobra. To przyjemności w takim razie i zdrówka życzymy. Do zobaczenia. Dziękujemy. Jest, nie? Właśnie, jak się ogląda. Wiesz co, nie na całość jeszcze jest? No nie wymagają 7:30. Cześć, tym razem jesteśmy w środzie. Tutaj też spotkaliśmy naszych wolontariuszy, a właściwie dwójkę naszych wolontariuszy, którzy są już weteranami wolontariatu. Proszę bardzo, przedstawcie się. Cześć, Ania Radymska, to jest mój ukochany krześniak Antoni.
który w tym roku mnie wspiera po raz pierwszy, ale mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Powiedzcie, jaka tegoroczna edycja? Dobrze, chociaż mniej ludzi, ale jest, tych, których spotkamy, to są naprawdę bardzo hojni. No, pieniążki wpadają nie tylko okrągłe, metalowe, ale też dużo papierowych, także liczymy, że będzie naprawdę bardzo dobrze. No, efekt na pewno będzie dobry, a powiedzcie, czy mróz Wam nie przeszkadza? Nie, serca są tak rozgrzane, że mróz w ogóle nie przeszkadza. No to świetnie, czyli gramy dzisiaj z radością, a do kiedy gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy? Do końca świata i jeden dzień dłużej. Świetnie, dzięki. Dzięki.